zafascynował się folklorem i kulturą ludową, że na studia etnograficzne do Marsylii, do Francji pojechał na rok. Tam zrozumiał, że ci Francuzi to wcale tak za tą kulturą, bo tak myślał, że Algieria, że gdzieś tam, że takie afrykańskie, że coś, tak, że coś tam na Marsylii, a południe Francji, że to jeszcze żyje. Stwierdził, że się przenudził w większości czasu. No i wrócił do Goleniowa i się chyba w czterech kapelach gra. No i, ale też i czasami solo. Z pieśniami właśnie takimi odpustowymi, dziadowskimi. To jest tylko, że ja teraz muszę do prezentacji wrócić. Dalej, zapraszamy dalej. Idę, idę. Ja się przywitam na początek. Moje nazwisko Zbigniew Łukaszewski. Idę, jadę. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jeszcze raz. Witam, dziękuję. Dzień dobry. Jeszcze raz. Witam, dziękuję. Dzień wieczór. Ja? Ja jestem z, chyba jak to Niemcy mówią, z Przedpomorza Tylnego. Czyli my mamy Hinterpommern, Vorpommern, my jesteśmy Hinterpommern dla nich, więc mamy Przedpomorze, Przedpomorze Tylne, bo tam jest Pomorze Przednie i dopiero potem jest Gdańsk i całe Pomorze. Więc my jesteśmy Przedpomorzem Przednim, a Pomorzem dla nich, a my po prostu mówimy zachodniopomorskie. Urodziłem się w Kołobrzegu, ale jak mówię o tym, że jestem z Przedpomorza Tylnego, czasami jak gdzieś jestem ze znajomymi gdzieś tam w Polsce, to mówię, ty Brandenburg jesteś. Chociaż muszę powiedzieć, że przez lata studiów i pracy, jak pracowałem na uczelni w Akademii Rolniczej w Szczecinie, to jak jeździłem ich na konferencje, jestem specjalistą od żywienia zwierząt. No, mam doktorat z żywienia krów i świn. Tak, tak. To mówiłem, że czasami mówiłem do mojego świętej pamięci profesora, bo w poniedziałek go będzie chować w Szczecinie, że jadę do Polski. Bo jakoś tak nie miałem, jak miałem te 20 parę lat, że akurat, że to jest to takie moje. Jak usiadłem w Kazimierzu nad Wisłą, tam na, jest taki kościółek nad rynkiem. Jest taki kościółek nad rynkiem. To stamtąd, jak się patrzy na zakole Wisły, tak, i na te spichlerze w Kazimierzu nad Wisłą, tak sobie, i na nagrobki, gdzie jest tam 1700, 1800 i polskie nazwiska, no to ja tam się inaczej trochę czuję. A tutaj, zawsze miałem jakiś taki kłopot, może dlatego potem, jak z Niemcami mieliśmy kontaktów dosyć dużo, zawsze podkreślałem, że domagam się szacunku, żeby i równego partnerskiego traktowania. Oni czasami byli zdziwieni. No ja mówiłem im, że my tu Polski nie zepsuliśmy, że ta Polska wygląda, ta ziemia tutaj jest dużo lepiej wygląda niż przed wojną, biorąc pod uwagę tylko Goleniów, chociażby 10 tysięcy mieszkańców przed wojną, zapyziałe lekko miasteczko dookoła, z centrum dosyć ładnym, z rynkiem, co jest na widokówkach, ale tak poza widokówkami, to tamte obrzeże to wcale aż tak słodko tam nie mieszkało się w tym Goleniowie. W związku z tym tak zawsze się domagałem tego szacunku. I zawsze starałem się pokazywać tą ziemię, w której mieszkamy, że ona to jest taka dziwna ziemia. Przywieziono nas tutaj, bo sami przyjechali nasi dziadowie z różnych stron. IPN mówi, że my mamy tutaj 70% nas jest z Polski centralnej, a 30% z Zabuga. Ja jestem z Kuta. A no właśnie. Moi dziadkowie również, z jednej strony z lubelskie, ojciec z okolic z Kujaw, natomiast w zespole... To są dobre pionowe. W zespole, który prowadzę od 23 lat, kiedyś zrobiłem taką ankietę, skąd dziadkowie. I dzieciaki przyniosły tych 100 ankiet wypełnionych. I się okazało, że mamy w zespole zupełnie odwrotnie. Że mamy 70%, ale dziadków gdzieś Gdańszczyzna, dzisiejsza Białoruś, Lwów, gdzieś tam, a 30% tylko dzieciaków z centralnej Polski. Więc tak sobie pomyślałem kiedyś, tak ukułem taki własny pogląd na to, że jednak to przywiązanie do tradycji chyba jest większe w tych rodzinach. Oczywiście to jest mój tylko taki subiektywny pogląd na to.
że w tych rodzinach jakby większe przywiązanie obserwuję, gdzie są te wschodnie korzenie, gdzie jest ta kutia podczas Wigilii, chociaż nie wszyscy wiedzą, co to jest kutia. Bo jak potem robiliśmy w zespole Wigilię, dzieciaki przynosiły potrawy, które były na Wigiliach u nich. Jak ktoś przyniósł kutię, to wszyscy raczej pytali, co miała rodzina i podziękowałem za ten czas, bo w zespole nauczyłem się wszystkiego. Wszystkiego, co mnie w życiu dorosłym spotkało, mogę powiedzieć, zaczęło się właśnie w zespole. Ciekawość świata, wyjazdy, pieśni, tańca. Studencki zespół artystyczny, tak to się nazywało. Prowadził go pan Marian Górski, świętej pamięci, taki z głową, grubasek, w siedmiu zachodzący. I śpiewał Józef też musiał i się poruszał i tak dalej. Układał swoje teksty, nie zawsze cenzuralne. No a teraz w Goleniowie od 23 lat prowadzę zespół pieśni tańca Ina. I tak, to tak tyle o mnie. Pani Aneta poprosiła mnie, żebym Państwu tak przybliżył coś na temat strojów, trochę może o muzyce. I nasze spotkanie będzie jakby składało się z trzech części. Pierwszy to będzie prezentacja, trochę pokryje. Jedne chronią od zagłady. Mam wrażenie czasami, że my nie przywiązujemy należytej wagi do tego, czym są nasze zwyczaje i nasze tradycje. Jak one są silne i ważne dla nas. Telefon komórkowy, internet zabija to. Ale przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie sobie powiedzieć, kim jestem i po co żyję jeszcze i co jest wartościowe w życiu. Jak sobie zaczynamy na te pytania odpowiadać, to jednak to dziedzictwo kulturowe, które jest w nas, wspomnienia z dzieciństwa zaczynają odgrywać ogromną rolę. Dzięki kulturze Estończycy, Litwini, wszystkie kraje, zwłaszcza nadbałtyckie, te Prybaltika, jak to mówią Rosjanie, nie zostały w pełni zrusyfikowane. Dzięki temu dzisiaj są wolni. Estończycy mają taki swój wielki park, kamienny park pieśni, gdzie oni mówią, że przynajmniej jeden Estończyk ma jedną pieśń. Oni dużo śpiewają, mają piękne festiwale churalne, po 5000 osób śpiewa w jednym miejscu, bo dla nich to jest ważne. To ich buduje ich narodowość. I mam wrażenie, że dopiero wtedy, kiedy wyjeżdżamy, kiedy zabraknie nam tej Wigilii, dlaczego Polacy wracają samolotami gdzieś tam na święta do domu? Bo potrzebujemy tej atmosfery, tego klimatu. A tutaj na miejscu mam wrażenie, że tego zupełnie jakby nie doceniamy, czasami nie szanujemy i tak pustoszejemy trochę. Niemcy po 1990 roku wszyscy zostali stamtąd przewiezieni. Albo mieszkają we wschodnich Landach, albo na południu Niemiec. Albo dostali, jak Niemcy nadwołżańscy, pieniądze na powtórne zasiedlenie od rządu niemieckiego. Dzisiaj w Kazachstanie nie ma żadnego Niemca z tamtych przesiedleń. To jest, mówię o północnej części Kazachstanu. Natomiast Polacy, do dzisiaj w obwodzie kopczetawskim mówi się, że około 300 tysięcy osób przyznaje się do pochodzenia polskiego. I oni są, to są te osoby, które zostały przesiedlone w 1937 roku spod Żytomierza. Stalin ich po prostu wsadził w wagony i tam wysadził w stepie i powiedział, żyjcie sobie, macie numer K45 i macie sobie funkcjonować. Właściwie dzięki Kazachom przeżyli. I jak wybuchła II wojna światowa, to ci Polacy, którzy zostali w 1939 przesiedleni do Kazachstanu, ci mieli prawo powrotu do Polski, ale ci z 1937 już nie. I kiedy tam byliśmy, mieszkaliśmy czasami u rodzin, państwo zabłoccy i tak dalej, oni opowiadali rzeczy, które dla nas są niewyobrażalne, jak dla nich ta tradycja, święta, to wszystko wokół tego, ten cały rok się toczył i mieli około 100 metrów od domu jest cmentarzyk, gdzie są pochowani ci, którzy pierwsi tam zostali na tym stepie wysadzeni. Przy cmentarzyku stała budka strzelnicza i każdy, kto się zbliżył bez zezwolenia, kulały. I tak było do 60. lat, do momentu, kiedy Chruszczow dał im nazwiska, bo tak byli numerami, nie mieli dowodów osobistych w ogóle. Od 37 do 60 roku, 20, ile to jest? No tak, 23 lata, tak? 23 lata jak numer w obozie.
Więc pieśni ich trzymały i mieliśmy taki kontakt w Zielonym Garu, taka miejscowość żywcem spod Żytomierza przeniesiona. Nawet ci mieszkańcy zachowali te same numery domów. Jak ktoś miał jeden wtedy przed przesiedleniem, to po przesiedleniu też miał jeden. I tam w Zielonym Gaju jedna z pań podeszła do nas przed koncertem i mówi, wiecie co, tam taki starszy pan, on jeszcze, on tu jeden z pierwszych osiedlonych, on by chciał z wami porozmawiać, ale jak będzie się coś działo, to odchodzimy, ja zabiorę was, bo może nie wytrzymać. I proszę sobie wyobrazić, że jak my tam podeszliśmy do niego, siedział sobie na ławeczce przed chałupką taką drewnianą i powiedzieliśmy dzień dobry. On odpowiedział dzień dobry. To wy z Polski? Z tej Polski? To był koniec rozmowy. Starszy pan zaczął się trząść. Pani zaczęła się obawiać, że może się przydarzyć wylew albo coś z wrażenia, z emocji. I nas zebrał stamtąd. Powiedzieliśmy tylko, proszę, dużo zdrowia i wyszliśmy. Więc dopiero chyba tam wrażenie zaczynamy doceniać to, gdzie jesteśmy i w jaki sposób żyjemy, dopiero wtedy, kiedy nam tego brakuje. Chociaż my jesteśmy nauczeni, fraza 4, 8 taktów, w prawo, w lewo, wszystko jest parzyście, jakoś tam rzadziej, nie mamy tych rytmów nieparzystych, tak? I tam 7, 15 i tak dalej, no nie mamy tego, więc po prostu trzeba by polikwidować te kreski, dopiero wtedy zaczynamy coś z tego wychodzić. Pogrupowanie metryczne, rytmika, akcentowanie. My akcentujemy tak, jak dusza słowiańska gra. Raz, jeden będzie przytupywał na raz, do tej samej muzyki ktoś zrobi raz, dwa, a drugi zrobi raz, dwa, trzy i też inaczej, tak? Bo jemu tak gra, więc to akcentowanie jest bardzo ważne. Jest tempo rubato, rzadko spotykane w innych krajach wokół nas, czyli przedłużenie środkowej części taktu. My to mamy w Kujawiaku, to się niesie. Czasami jak widzę, jak zespoły tańczą i po prostu tak i stoi i czeka, aż do tak wybrzmi do końca. A tam to jest płynnie, trzeba czekać i dopiero w końcówce dochodzimy. No jest to przedłużenie tej środkowej części taktu. Mamy metrum. Najczęściej mamy na 2/4 to mamy te wszystkie polki, na 4/4 mamy jakieś marsze, 3/4 jakieś walczyki, kujony. Gdzieś kujon, czyli taki taniec zawieszony z okolic Ułowicza między walczykiem a oberkiem, na 3/8, jak mamy dużo ósemek, to mamy oberkowe, jakieś mazurkowe rytmy, także po prostu mamy to określone metrum, które zazwyczaj jest na z przodu pięciolinny mamy podane. Więc muzycy, ja muzykiem nie jestem, tylko jak prowadzę zespół, to mówię, proszę bardzo, idziemy na 3/4. Albo po prostu się przychodziło i się płaciło. I dopiero i mówiło się, no w Rzeszowskim na przykład było tak, że po prostu ja płacę i teraz tańczy szwagier, Antek i Felix, tak? A reszta show. A jeżeli nie, to nóż w stół i nie rozumiesz, co mówię? I moje pieniądze, moja muzyka, tak? Więc często dochodziło do takich tam bujek. Zresztą jak jesteśmy w Skansenie, jak zwiedzamy Skanseny, kiedyś się dziwiłem, dlaczego to takie niskie wszystko jest. Przecież ja tutaj głową do tego sufitu tam prawie dotykam. Ja zrozumiałem to dopiero jak trafiły w moje ręce kiedyś badania ludu polskiego, rocznik 1840 mniej więcej, jak badano polskich chłopaków z Małopolski, jak szli do armii cesarskiej. I naważono ich, mierzono i tak dalej. No to 1,40 m średni wzrost, nie? 1,45 m, 1,55 m wysoki, nie? No to po prostu... Tylko nosi ty, no tak, no. To wszystko małe pękate. Więc jak on stanął taki... No to proszę, gdybyśmy byli tutaj... Środowisko było czyste. Tak, ale witamin może... Tak, ale z tym... Ale nie jedli tak jak my teraz na pewno. Raz, że bez hormonów, a na pewno nie tak zbilansowani, nie opieka lekarska. No jednak żyli te 40-45 lat. Niestety trzeba było odejść, tak? To zamawianie. Jeszcze nie wiem, czy znacie Państwo taki zwyczaj comber babski. To było wkupowanie się nowożeńcowe. Czyli tak, kończy się karnawał, zaczyna się
post. I od tego momentu liczy się cały rok dla nowożeńcowej. I do następnego karnawału wszystkie kobitki we wsi, które wyszły za mąż, uzbierało się ich tam 2, 3, 4, czasami zależy jak duża wieś, to potem pozostałe mężatki brały wóz, konika, podjeżdżały, przebierały się za chłopów często, podjeżdżały tą furmanką pod chałupkę, brały tą nowożeńcową na wóz. Musiała, ona już wiedziała, że to ją będzie czekało, więc musiała tam gotówkę się przygotować, bo to było wkupne. Wkupne. Dzisiaj też mówimy frycowe, idź skocz po flaszkę, tam czasem młodzież nie słucha. Chodźmy na lody. Więc brały te kobitki na ten wóz, podjeżdżały pod karczmę. Oczywiście najpierw był objazd po całej wsi ze śpiewem, czasami jakaś muzyka się przy tym pojawiała. I przyjeżdżali do karczmy i po prostu miał kto płacić za zabawę. Mężczyźni z reguły się nie, na Cąbrze Babskim się, to było w ostatnie 3 dni karnawału, czyli w mięsopusty, raczej się nie pojawiali, czasami pod koniec. Zdarzało się, że wpuszczoni zostali faceci, oryginalni, a tak kobitki same kobitki. No to jakbyśmy przełożyli czasami taki suto zakrapiany Dzień Kobiet dzisiaj, kiedy kobitki same, to moglibyśmy powiedzieć, i za to jeszcze zapłaciły te, które wyszły w ciągu ostatniego roku za mąż, no to byśmy mieli przeniesienie takie z tamtego Cąbru Babskiego tańczone. Nie wiem, czy kiedyś Hendlinger Bandliter, czy jakieś tego typu, te tańce tu były. Muszę Państwu wiedzieć, że dokumentacja tej historii ludowej, która tutaj na tych ziemiach jest, to raz, że pan Willi Schulz był taki Niemiec, tak jak dla nas Oskar Kolberg spisywał, tak Willi Schulz spisywał tutaj te ziemie i Pomorze całe spisywał. I mieszkali tacy państwo w Gryficach, naprzeciwko szkoły mieszkali, nauczyciele przedwojenni, małżeństwo, państwo Henel. No jeszcze miałem przyjemność poznać ich. To muszę Państwu powiedzieć, że oni mają kopalnię taką. To jest kopalnia wiedzy na ten temat, jakie tu były tańce. To były 4 podregiony kulturowe. Tak jak my mówimy, Rzeszowszczyzna, Łowicz i tak dalej, tak oni tutaj mieli to samo. O okolice Sławna i Belbucher Trakt, to co ma kapela Rycha, stroje, to są stroje szyte, ja im wypożyczyłem album z wykrojami, właśnie to jest Belbucher Trakt, to są stroje z okolic Jamna, bo my jesteśmy na takim terenie, gdzie się nie wytworzyło, my jesteśmy między Belbucher Trakt a silnym ośrodkiem pyrzyckim i u nas było wszystko pomieszane przed wojną. Mówię tak kulturowo, więc tutaj Goleniów, Nowogard, no, za słabe kulturowo były, żeby wytworzyć jakiś specyficzny element stroju, muzyki i tak dalej, więc ci z okolic Jawna, Pyrzyce, Wyspa Uznam i już po drugiej stronie granicy tam jeszcze jeden, okolice Greifswaldu. Silne takie 4 regiony, ale ja wrócę do tych, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam mają wszystko jakby poukładane. Jest tak, to tak. Tak, to tak. Nie wypada zrobić już tak, to nie, bo ty jesteś jakiś kurna niedorozumień, jakiś taki, masz jakieś defekty. To po prostu tańce takie rzemieślnicze, jakby tańce zawody. Więc tańce zawodu, więc nie wypadało pewnych rzeczy robić. A w polskich tańcach wypada. A nawet jest charakterystyczne. Jeżeli Rzeszowiak sobie robi tak, to znaczy, że patrzcie na mnie. Ja teraz. Ja. I to jest istotne. Ręka nie jest przyszyta, on tam sobie nie bierze tak tą ręką macha i bez sensu, bo nie wiadomo co. Ja. To wszystko jest takie... Więc ta ręka ma w życiu znaczenie pewne. No i my w tańcu często o podłogę, o stół, tą indywidualność zawsze swoją słowiańską w ruchach tanecznych podkreślaliśmy. Nawet jeżeli ktoś z Państwa by dotarł kiedyś do materiałów z Kazimierza nad Wisłą, jakiś festiwal... Nie, muzyki tradycyjnej, na przykład mistrz uczeń, czy tam jakieś, bo tam są różne kategorie, ale gdybyście Państwo do tego nawet dotarli, jak oni tańczą, jeszcze tam z lat 60., 70. są nagrania, to z tej samej wsi jeden zatańczy, tak? My tutaj. I tak, i nie ma się co czarować, tutaj polskiej kultury no nie było. No. No jak mogła być, jak tu Niemcy mieszkali? Więc doszukiwanie się jakiejś tam historii
jest trochę sztuczne. Nawet ten strój pyrzycki, który my mamy tutaj gdzieś tam opracowany w atlasach, no właśnie, tak wyglądają atlasy, zaraz o nich też opowiem. To jak Państwo zobaczycie ten strój, który tutaj jest namalowany w tym atlasie za chwilę, to powiem Państwu, że to co Niemcy mają opracowanie stroju pyrzyckiego, no to trzeba by dorzucić jeszcze, że to jest jakaś uboga wersja tego stroju. Wersja Kaszuby to już jest nasz obszar oddziaływania. Nawet tańca, jak tańczą w tym regionie tutaj, jak tańczą, wołają Niemcy, zagrajcie polkę od Kaszubów, to nic innego nie tańczą jak Kosedra. I oni tańczą go raz i dwa, pop, pop, raz i dwa, pop, pop. Ja patrzę na koncercie, oni tańczą polkę od Kaszubów, a to jest nic innego jak Koseder, jeden z najstarszych tańców od Kaszubów. Tu mamy Kujawy, Warmia. Kurpie zielone, kurpie białe. Kurpie zielone, nie wiem, od butów. Kurp chodzi, kurpsiak chodzi w kurpach, a kurpy to nic innego jak z łyka brzozowego utkane takie kapcie. Idąc dalej, idąc tak w tą stronę będę szedł, tu mamy stroje podlaskie, zresztą mamy je tutaj w zestawie, stroje podlaskie, o nich tam później będę opowiadał. No. Stroje krzczonowskie, tak zwany strój lubelski. No około 60 km na południowy wschód od Lublina. Tu mamy stroje rzeszowskie, mamy te stroje tutaj też. Stroje Lachów Sądeckich, jedne z najdroższych. Jak stroje, tu są też, tutaj mamy gdzieś stroje mieszczan żywieckich, to te dwa komplety strojów to są najdroższe. Bo tak średnio to trzeba wydać 2000 za komplet, a te potrafią dojść ze względu na ilość haftów do 3500 za parę. Piękne. I one są takie różowe? Tak, kiecka tak. Ale męskie stroje są przebogate. No i kobiece, nie, no to po prostu jest mega coś. Stroje krakowskie, krakowiacy wschodni i krakowiacy zachodni, czyli tak zwane bronowice. Górale z Kalni. Zaraz. Dobrze. Tu mamy Śląsk Cieszyński. Mamy też tutaj stroje cieszyńskie. Tutaj gdzieś tam męski się na pewno zawieruszył. Beskid i miejsce skoków narciarskich Adasia Małysza. No, mieszczanie żywieccy. No i tutaj już mamy Śląsk. Co tu mamy? Sierac. Łowicz, Opoczno i tu mamy Wielkopolskę. Najbardziej popularne z Wielkopolski to są stroje szamotulskie. Zwyczaje, obrzędy i to wszystko, co się wiąże z całym rokiem. No i muzyka. Znaczna ilość wersji, wielość tych wersji. Naturalna skłonność do tworzenia wariantów. Jedna muzyka, jeden utwór, czasami takimi pasami jak pas zachodni, albo jak mamy Rzeszowszczyzna i Małopolska, tam południe, to jedna melodia, ale ogrywana na różne sposoby. Znajdziemy ją w różnych miejscach u Oskara Kolberga. Wielość. Naprawdę przebogate mamy to tworzywo. Z tą wielością wersji, w momencie, kiedy weszło radio, to ta wielość jeszcze się zwiększyła. Bo jeszcze w okresie międzywojennym, jak radio zaczęło funkcjonować, to od tego momentu to ci, którzy mieszkali bliżej miejscowości albo przyznawali się, że słuchali radia, to już jak on zaczynał grać, to mu spodobał się jakiś kawałek i potem my go traktujemy jako źródło wiedzy, oczypiny takie ściśle przypisane do jednego regionu i koniec. Weźmy trochę z krakowskiego, weźmy trochę z rzeszowskiego, ale żeby z tym świeczkowym wyjść. Kiedy panna młoda siedzi na cieży, kiedy druhny wychodzą ze świecami dookoła,
Nie krążą, jest krąg światła, zaklęty krąg światła. Śpiewki eleganckie. Oczywiście ośpiewać ją trzeba. No. Próba wejścia mężczyzn na to. Odsunięci ci mężczyźni, ten pan młody nie ma prawa dostępu, dopiero potem to obcinanie warkocza. Przyczepmy, no przecież mamy możliwość inscenizacji zrobienia. Przyczepmy jej ten kawałek sztucznego warkocza, odetnijmy go tam. To kosztuje 20 zł. No. Ale nie bawmy się w te balony, no. Po prostu. I myślę, może nam się uda odtworzyć takie zwyczaje. Ja już im powiedziałem, słuchajcie, jakby się nam udało oczepiny zrobić, to może byśmy sprzedali to w duecie tam w tym domu weselnym u nas. Głowę? No i pochylicie, pochylicie. I teraz tak. O, teraz jak na 3 dni, 3. dnia wesele, to my teraz tańczymy chłopa tak zwanego. Tak? I teraz idziemy sobie, o, i teraz tak się już przelepimy z nogi na nogę, to teraz. I to jest naturalne. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dobrze. Proszę, z plusem. Jak ja teraz patrzę, jak zespoły tańczą i ta ręka, która wisi po 3 dniach picia, przepraszam, ręka ma się prawo zmęczyć. Więc po prostu oni tą ręką i pracują tą. I tą ręką równo. I wszyscy równo. No przecież to jest nieprawdziwe. Rozumiecie mnie państwo? Trochę naturalności. Trzeba trochę wejść w skórę. Wyobrazić sobie, jak to się człowiek czuje, a jak się nie wie, jak się czuje, to po prostu trzeba jednak zrobić taką imprezkę ze znajomymi, 3 dni poimprezować i po prostu i wtedy dopiero potańcować. Chcielibyśmy tak 30 lat, to można tak pić. Dzisiaj koleżanka mnie zapytała, co ja piję. Powiedziałem jej Yerba Mate. Tak, dobrze. No tu mam, taka jest informacja, no Chopin, tak? Ostatnio, no ludzie, ta muzyka poważna też czerpała z tej kultury ludowej, chociaż nie wiem, jak teraz był konkurs chopinowski, to moja żona tak się zafascynowała, bo był pierwszy raz od X lat, nie pamiętam takiego konkursu, gdzie by telewizja tak dobrze to sprzedawała na TVP Kultura. No po prostu super. I te komentarze, i te newsy, te niuanse przez specjalistów jest zawolowane gdzieś w metaforach. Jak państwo by odkryjecie drugie dno tych pieśni, jak inaczej je zaczniecie czytać tekst, to zrozumiecie, że wszystko to wokół tego samego. Bardzo mało tekstów jest, żeby coś dla dzieciaków znaleźć. Jak ja się natrudziłem, ja już mówię to kiedyś do Tadeusza Pawłowskiego, mówię, Tadek, słuchaj, musimy tą pił, koniś wodę pił, coś tam, ale tam było coś, wódkę chłopcy pili, ja mówię, słuchaj, musimy tu zmienić tekst na mleko. Ale nikt by nie uwierzył, bo zafałszowałby pan. Gdzie by to ale nie mogę takim chłopaczkom dać tekstu, że picie chłopcy, picie, pan pójdziecie do nieba. No, mleko. Ale z tym jest duży problem, naprawdę. Czasami w Kolbergu się szuka, bo są, nie wiem, znacie państwo w ogóle to wydawnictwo? Nie. Nie? Przedługa, no mówię, mam chyba 90% tego nakładu. Jeszcze pamiętam za dziecka, miałem 10 lat, dziadek zmarł i 3 dni w domu, przy gromnicy, czuwanie i śpiewanie pieśni. I czasami się zdarzało, bo dziadek był, takie pieśni pogrzebowe, ale zdarzało się też, że dziadek, że któraś z pań zaśpiewała jakąś tam pieśń, bo okazało się, że dziadek z Podkraśnika, więc tam z Lubelskiego zaczynały się pojawiać pieśni. No to był. No i tutaj śpiewane często dziadek wędrowny. Dziady wędrowne. To tak jak ten chłopak, o którym opowiadałem na samym początku, no chce chyba zostać takim dziadem wędrownym. To tak jak teraz Teleekspres, nie? Tylko w innej formie. No. Po prostu taki dziad wędrowny. Opowiadanie o tym, co się wydarzyło i tak dalej, ale dużo śpiewów takich o męce pańskiej, o zwiastowaniu, no, w zależności od tego, jaki okres czasu był. My mamy oberki, mazurki, polki, tańce korowodowe. Tych tańców korowodowych mamy mało, bo to jest forma pierwotna. Musicie państwo wiedzieć, że na Bałkanach oni się trzymają za ręce. I Bałkany mają, to jest forma pierwotna w stosunku do tańca parowego, jakie my uprawiamy.
Ale na Bałkanach to jeszcze wynika z tego, że tam tu kręci, tam wodzi te węże i tak dalej. Natomiast na przykład w Brytanii, jak tańczą tańce korowodowe, oni się też tak trzymają. Teraz w tamtym roku byliśmy na festiwalu. Proszę sobie wyobrazić, godzina 19, powiedziano nam, że kolację mamy na placu, trzeba zapłacić 10 euro za wejście i my dostaliśmy talony na jedzonko. Stoiska gastronomiczne, scena, no i nie ma gdzie usiąść. No i jest z nami jedna radna tańcząca i mówi do mnie tak: słuchaj, jakby to było u nas, to byśmy mieli gdzie usiąść, prawda? Ja mówię, no tak. Ja mówię, zobacz, w ogóle nie ma miejsca ani jednego do siedzenia, jak my tą kolację teraz zjemy. Ty mi trzymasz, no to tak, ja jej frytki, ten mięso tam, jeden jadł, trzech trzymają, tak? No ale mówi, że nie przystoi, żebyśmy my nie przygotowali. Nie przygotowani w ogóle, no tak jesteśmy zdziwieni, no nie przygotowani do tego, żeby w ogóle przyjmować gości. No jak to, tak na stojąco i plac jest duży. No proszę sobie wyobrazić, wielkość placu to jak plac przed Endekiem. No normalnie taki duży plac, 10 euro za wejście od osoby. I no tak. I zaczyna muzyka grać. Jeden taki krasna, tak go nazywaliśmy, bo takie czapetce fikuśne, takie stanowne, szersze. Zaczął tam fikać przed tą sceną. Nasi oczywiście, nasza młodzież parami. A ci Francuzi, znaczy Bretończycy, oni uważają w ogóle się... Oni w ogóle język mają taki, że to nic z nie ma wspólnego, oryginalny język bretoński. Nie uważają, że w ogóle Paryż to inny kraj. No naprawdę, to było dla nas też zdziwienie dosyć duże. I oni zaczynają tańczyć. Złapali się w te. I tak, i jadą. Mija godzina, jadą. Mija dwie godziny, jadą. Kapele się zmieniają, a oni cały czas i tam tu na podskoku z różnicą i jadą dalej. I teraz, dlaczego nie było tych miejsc? Zrozumieliśmy niedługo, bo cały plac ludzi nie ma miejsca na stół. Tańczą. 1500, nie wiem, 2000 ludzi, ile tam było na tym placu, po prostu jeden głowa koło głowy i tańczą. I mają takich imprez, na całym pasie w Brytanii mają około 50 takich imprez i muszą to skoordynować. Nie wolno im samemu ustalić terminu imprezy w mieście. Gdybyście chcieli w Nowogardzie zrobić festiwal, to by wam nie wolno było, gdyby to była Brytania. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o ruch turystyczny. Turyści, zespoły, ludzie, którzy się pasjonują tą muzyką i tą tańcem, powinni mieć możliwość w pasie nadmorskim od miejscowości do miejscowości jeżdżąc, mieć możliwość skorzystania. Nie może być zdublowanych dwóch imprez w tym samym czasie. Chyba, że to jest w pasie 200 km od wybrzeża. Muszą współpracować. Ja się nie dziwię, że potem jak jest parada, to potrafi, nie wiem, 1000 tancerzy iść i jadą. I idzie 1000 osób po ulicy i jadą, tak? A turyści gdzieś tam, Chińczycy z aparatami po bokach, tak? No po prostu u nas, byśmy zrobili w Szczecinie paradę, to przyjedą tak, Pyrzyce, my przyjedziemy, może kilka kapel, ile jesteśmy w stanie zebrać osób? Bas szamotulski, liry korbowe, no właśnie. To są instrumenty smyczkowe. Instrumenty szarpane to klasyczne diabelskie skrzypce z kaszu, taki z brodą, z jakimi brzękadłami. Instrumenty dęte, no ich jest dosyć dużo, bo to są gwizdki, piszczałki, bazuny. My tu mieliśmy takie bazuny, to kaszubi mają. Podobne takie do, jak w górach mają też takie trąbity. Podobny instrument. No, kozioł, kozioł, worek, dmuchawa, taki miech, worek z kozła, ze skóry zrobiony worek na powietrze i piszczał. My mamy polską harmonię albo pedałówkę. Te instrumenty polskie zostały wyparte przez masowo produkowany akordeon. Ale nasze instrumenty mają trochę inne brzmienie, polskie, rdzenne. Ale w związku z tym, że nie mamy dostępu do instrumentów, takich jak właśnie, czy pedałówka, tak jak na kurpiach, że on tam tu dmuchał, to jest tak, pedały dwa z takimi miechami, taka słupek, który prowadzi powietrze i on tutaj
za ławeczkę. No. Więc zupełnie inne te instrumenty. I teraz na południowo-wschodniej części Polski mamy cymbały. Zresztą tutaj czasami się u nas pojawiają w niektórych katalach cymbały. No. Cymbalistów było wiele. Skrzypce i bas. Czasami było tak, że jak na wesele było nie za dużo pieniędzy, to brało się jednego skrzypka, który przynosił bas ze sobą. I brało się jednego z weselników i mówiło, będziesz trzymał bas. I oni na zmianę nic innego, tylko rżnęli tym basem, trzymał rytm, po to, żeby ten skrzypek pierwszy nie zasnął. Nie? Więc ci się zmieniali z tym basem, a ten grał cały czas. W basie zawsze było, z tyłu często były drzwiczki. Po to, żeby wciągać pieniądze, no bo wrzucał od przodu, jakoś musiał wyciągać, żeby nie trzymał, nie? Teraz już się Warszawa. Oni nie grają oryginału, ale ducha oddają. To jest to szaleństwo, które czasami nam brakuje. Jak wyjdziemy na scenę, są mikrofony, staniemy, śpiewamy jedną piosenkę, drugą piosenkę, trzecią piosenkę, do widzenia, schodzimy. Ja sobie myślę, że dużo ciekawiej jest, jak te piosenki są przygotowywane, zanim wyjdą na ludzie na scenę. Się wygadać, co chłop jednej, drugiej powiedział, co ugotowała i co ją w życiu, czeka. A dopiero później bierzemy się za śpiewanie. Takie po prostu społeczna funkcja. No, człowiek potrzebuje człowieka, więc śpiew mnie rozluźnia, nastraja do dobrego samopoczucia, uwielbiam śpiewać, tańczyć, muzyka mnie uzdrawia. Robię się szczęśliwa. No mamy endorfiny jakieś w mózgu i życie jest weselsze. No tutaj jest kilka informacji o tym, że dzięki temu, że powtarzamy teksty, to jest i pamięć, i trening pamięci, łatwiej potem się zakupy robi. Bez takiego śpiewania wspólnego, śpiewanie pod prysznicem to nie to samo. Musimy mieć obok siebie drugiego człowieka, chyba że we dwoje pod prysznicem. Ale to się wtedy zaśpiewa? Ten program, który my mamy w zespole, zanim postawiłem na scenie, to kosztowało mnie to od roku do dwóch lat pracy. To nie jest tak, że codziennie nad tym pracowałem, ale to są wyjazdy w ten region Polski. Na przykład Podlasie, jak tu są stroje podlaskie, i szukaliśmy kogoś, kto by nam zrobił, no to w Dołch Ogrodach pani Mirosława Baj, jest pewnie teraz świętej pamięci, zaczęła nam tkać kuponem nikta, formice na krosie materiałów. To są te pasiaki. Właśnie. Nie ma dwóch takich samych. Nie ma dwóch takich samych. Ona przez całe życie to robiła. Tak? Tak? Coś niesamowitego. I jak ona, jak ja tam w tej wsi byłem, po prostu jak w tej małej izdebce tam i ona tak siedziała i tak przez całe życie, mając 75 lat, poszła na operację na biodra. I tak siedziała i tak przez całe życie tą nitkę i te stawy biodrowe, to wszystko, no proszę wybaczyć, przez całe życie to wszystko siadło. I potem i ona zadzwoniła tak i ona mówi po jakichś takich pół roku tkania, mówi, panie Zbyszku, ja już nie dam rady. Ja wam tego nie skończę. Musi pan szukać kogoś innego. Ja mówię, panie Mirosławo, gdzie ja kogoś teraz znajdę? No nie wiem, zobaczę. Ja już mam operację, ja już koniec. Córka nie chce. Ja mówię, no niech panie pomyśli. I gdzieś po miesiącu telefon kolejny. Panie Zbyszku, wnuczka. Wnuczka usiadła koło mnie i ostatnimi ruchami nauczyłam wnuczkę. I wnuczka nam go tylko przykładowe przywiozłem, bo każdy region, każdy strój jest tak opracowany. Kiedy, co, kiedy się nosiło, jak, ze zdjęciami oryginalnymi. I to nie jest tak, że tam wymyślone coś jest. Nie, to jest wszystko udokumentowane. 1913 rok, dziewczyny, kadzidło, proszę bardzo, tak było. Druhny weselny. Tak samo szamotury. Ja może tak z tej strony, że tę piątą stronę puszczam, bo wkładam w kilka klasach. Te atlasy są źródłem wiedzy. Ja powiem państwu, że jak teraz szliśmy stroje szamotulskie, to dzięki temu, że tutaj jest jedno zdanie, bo wszyscy mówią, że są bogate, bo składają się z takich rurek tutaj, z materiałów muszą być takie rureczki przy tym. Więc ja sobie myślę tak,
skoro w tej wsi były grafitowe, to jaki etnograf mi zarzuci, jak ja zrobię odcień, pójdę w ciemny granat. I te moje kobity tańczące, 40-50-letnie teraz, bo mamy taką grupę. Ale o co chodzi? Mówi pan. Bo ja żoną jestem i pokazuję na jednego z panów, który chodzi na zajęcia. Aha, rozumiem. Ona mówi, no wie pan, bo ja przyszłam zobaczyć, czy grupa jest bezpieczna. Czy grupa jest bezpieczna. Więc jak ja im powiedziałem, że ten kaftan czarny, bo ona jest, to ja mówię, to kto nam udowodni, że nie może być odcień? Niech to będzie ciemne, stonowane w charakterze, ale jak tam jest jedno zdanie, którego ja się czepiłem, to mówię, nikt nam nie udowodni, że nie może być ciemny granat, skoro może być grafit ciemny. Nie? Więc po prostu no, trzeba poszukać. Pana męczennika tutaj, no, mamy to. A zaraz, gdzie jest jeszcze? A właśnie, tej szukałem. Tak, ta jest książka, to jest książka strojów. To są fotografie, bardzo żywe. Proszę zobaczyć. Piękne fotografie, przepiękne fotografie, naprawdę. Tu na przykład żywotek cieszyński. No po prostu przecudne są te rzeczy. I one są albo z muzeów etnograficznych, te zdjęcia. I to jest okolice Limanowej. Okolice Limanowej. Żeby tak we wsi gdzieś takie maski zrobić, zaraz to zobaczycie, wam pokażę. Po prostu przygotować taki program na kolejniczy. To się utrzymuje, co nie? Gwiazdy. Wielobarwne. Chodziło się kiedyś z gwiazdą po kolędzie i tak dalej. No po prostu nie było chodzi. Młodzież mogłaby sobie niezłą kasiorkę przy tym zarobić. Ja powiem państwu, że ja uważam, że tak przebierańcy, nie? Zapustowi, zapustnicy. Ja to też tutaj państwu, zobaczcie sobie te maski. Młodzież na wsi. Tak. Powiem państwu, że takie, jak, ile masz lat? 11. No tak myślałem, że gdzieś tam. Ja uważam, że taki młody człowiek może spokojnie zarabiać na swoje wydatki i w zespole praktykuje od wielu lat, wykorzystuje do tego okres bożonarodzeniowy, śpiewamy kolędy, jak to nam pozwala. Dzielę potem dniówkę, mamy kartkę, jak mamy napisane? Grosz do grosza do zimowiskowego kosza. Sugestia, że na zimowisko zbieramy, bo tak zbieramy. Śpiewamy w netto te kolędy i ludzie wrzucają nam te pieniądze. Dniówka jest dzielona na tyle osób, ile przyszło. Nie dostają dzieciaki pieniędzy do ręki, bo wpłacamy to na konto, ale później, ale zapisujemy kwotę. Dzieciaki same muszą zdecydować, czy to idzie na opłatę za zimowisko, za składkę, za instruktora narciarskiego. Same sobie zarabiają. Będziemy u was z Kulikiem Staropolskim 24 stycznia w niedzielę w Nowogardzie, w Nowogardzkim Domu Kultury. I to jest czepiec weselny mojej córki z tego widowiska. Ona sama go sobie zrobiła, taki wzorowany na krakowskim, także po prostu sama sobie zrobiła i jej to zajęło, nie wiem, 3 godziny czy nie. Z lewej strony kawaler. Faceci z reguły kiedyś tak było, ale jak piórko sobie z prawej strony wsadził, znaczy, że my żonaty, nie? A jak piórko z lewej, znaczy, że kawaler. Do wzięcia. Do wzięcia. Ja miałam z tyłu, to co? No. Z tyłu, to nie wiadomo co. Kiedyś słomkowe kapelusze były taniochą. Dzisiaj są 2 razy droższe od filcowych. To jest kapelusz rzeszowski. To jest kapelusz rzeszowski. Będę szedł tak. Podawałbym w tą stronę. Po kolei. Toczek damski, kobiecy. Często broszka jakaś z ładnym kamieniem ozdobnym. Strój kontusz. To jest szlachecki strój. To jest szlachecki. Ja nie lubię toczek. Janki krakowskie. No, to jest sztuczne. Na scenę. Tak naprawdę kiedyś sobie pletły wianki na łące, wplatały we włosy gdzieś tam w ciuchy i tak dalej. Ale błędem jest zakładanie wianka w ten sposób. Nie, zaraz. Ja to teraz potrafię. O tak, że on wchodzi na czoło. Wianek musi stać jak, lekko jak korona, jak tutaj. Także jak czasami i ta, no i
przepraszam, że powiem, dziewczyny, nie powinniście chodzić w wiankach i raczej chustki. Po ślubie to się rozumie. Raczej tak. Nie, że na wianki nie pasują, nie? Tak, oczywiście. Takiej dziewetce, jak tu piękna buźka, to jej wianeczek pasuje. No, już można je przymierzyć. Tak samo. I teraz tak. Tamten wianek krakowski, wstążki były zaczepione tutaj gdzieś, no wstążki świadczyły o bogactwie dziewczyny, bo chłopaki kupowali dziewczyny, wstążki. A to są wianek, to jest wianek lubelski, dziewczyny w okolicach Lublina uczepiały sobie kwiaty z tyłu, nie? Nie robiły tak, bo czasami widzę zespoły, to tak wychodzą, nie? Myślę, z kosmosu czy skąd, nie? Z Marsa przyleciała normalnie, więc z tyłu zrobiła sobie warkocz, zapętła warkocz dookoła głowy i ten warkocz padał w światło. I stąd został potem taki wianek. Z tyłu ma być? Taki wianek. O, popularna chustka. Czasami zespoły wkładają tutaj taki wałeczek z tego. Oj Boże, z waty. Żeby troszeczkę stało to trochę, bo nie chodzi o to, żebyśmy nie wyglądali tak bez cieni. A i teraz włosy, bardzo ważne. Pani ma, jeżeli byśmy się teraz żywcem przenieśli, 150 lat wcześniej, tam jest koniec XIX wieku, koniec XIX, jest 1880, gdzieś tam, coś tam, i jesteśmy w jakiejś karczmie. I tak sobie siedzimy, oczywiście mamy ciuchy mailing. Indonezja, jesteśmy z innej parafii, to ktoś, kto by wszedł i zobaczył naszą grupę, to powiedziałby tak. Sodoma i Gomoria, tylko jedna po spowiedzi. No. Jedyną osobą dla osób, gdyby się nas przeniesiono w czasie, o czystym sercu w tej chwili jest Pani. Widzisz, jakaś ty czyściutka? Reszta niestety nie. Problem jest w grzywce. Jeżeli mam nieczyste sumienie, to grzywka wchodzi na czoło i włosy zachodzą na czoło. Uczesanie to jest, świadczy o czystości duszy. I dlatego jak wchodzą starsze panie na scenę i mają wszystkie tak, to po prostu no, jak grzesznice do kwadratu. I teraz proszę zobaczyć. Nie, no ja nie o was mówię. Nie? I teraz włosy. Może ja zrobię to jednak na pani, bo ja mam pani. Nie, proszę siedzieć. Proszę zobaczyć. Nie, proszę zobaczyć. I chodzi o to teraz, żeby tą chustkę zakładać umiejętnie, że jak już założymy, to tak ta pani wygląda w ten sposób. Proszę zobaczyć. Tak. Dobrze. Proszę zdjąć. Dobrze, i ten, dobrze. I proszę zobaczyć. Jak zapaskę, to tak. Tu mamy fartuch, tak? Jak jest zimno, to można było to nosić na plecach, tak? Ja sam widziałem w Opocznie, jak jeździliśmy po stroje do Opocza, to jeszcze dwie starsze panie chodząc, była chlapa, styczeń i po prostu i tak sobie szły, ale jak też spadał, to się zakładało na głowę, nie? I teraz ja nie różnię się niczym od pani, tak? No, powiedzmy. Ale wiedząc o tym, że to jest chustka i że powinno być, że to jest jakiś element też estetyki, to tą chustkę należałoby trochę, proszę pozwolić. No dobrze, ja pozwalam. Troszeczkę cofnąć i tych włosów trochę nagiąć do przodu. O, tak żeby pani miała, jak tutaj by poszło to wszystko teraz do tyłu, to jest element ozdobny. Fryzurę trzeba. Nie, to jest tak, trochę włosów widać, tak? Ale wszystko jest upięte do tyłu, związane z tyłu. Jeszcze są różne od regionu wiązania, bo jedni wiązali na chustce, niektórzy pod chustką. Mamy fryzę. To jest fryza szamotulska i to jest panienki. Mężatki miały bogatsze fryzy, a już najbogatsze fryzy miały bambelki, które potomkowie mieszkań Niemców przesiedlonych z okolic Bambergu. Po prostu była choroba w kilka wsi w okolicach Poznania, ludzie wymarli w tych wsiach. Była choroba zaraźliwa. I po prostu były puste domy i sprowadzono, zasiedlono mieszkańcami z okolic Bambergu. I oni przywieźli ze sobą swoją kulturę, rzemiosło i tak dalej i przebogate stroje właśnie w kryzy. I do tamtego momentu wszyscy te Polki, jak miały takie skromniejsze coś tego, to jak tam zobaczyły, że ta chodzi taka w tiulach, no to po prostu same zaczęły coś takiego robić. No i tutaj jest to pod szyję zakładane na strój tam szamotulski.
Dobrze, to tak wygląda. I to trzeba. Renowacja czepka Szamotulskiego z kryzą w ręcach 200 zł, tak? Renowacja, nie. Renowacja, nie zrobimy. A tutaj mamy, o tu jest czepek Samotulski, mężatki. To jest mężatki. I najważniejsze są te rurki, które tutaj są. Bo to są na takim kółku kołki są, kołeczki. I tak trzeba poukładać ręcznie, żeby te rureczki, proszę zobaczyć, żeby te rureczki na te kołki powkładać. I to wszystko zakrochmalić odpowiednim stężeniem mąki ziemniaczanej. To wcale nie jest takie proste. A jak jeszcze do tego jest domieszka sztuczności, to musi być bawełniana. Czasami z firanek, nie już teraz to czasami robię, bo kiedyś to ręcznie działa. Ale ten krochmal, no i tam. Dołożysz? No, pasterski kapelusz. Tam mieliśmy rzeszowski. Tutaj też jest rzeszowski kapelusz kolejny, a taki z czarnymi obwódkami z tyłu, to ma, nie, ten jest kapelusz z Podlasia. Nie, tutaj. Ten jest z Podlasia. Kurpioski ma na kształt grzybka. No, no. Oni mają jakoś tak zrobione, że tak mają. Tak, potem jest tak, i a to rąbe jest takie. I po prostu na kształt grzybka. Jak widzę kapelusz w kształcie grzybka, to wtedy to są kurpsie. Co mam jeszcze dalej? Jeszcze z czapek mam kontuszową czapkę, tylko nie mam tutaj pióra i nie ma brochy. No. Gdzieś w cielu, ale to jest kontuszowa, szlachecka. Korale czerwone, kiedyś prawdziwe, dzisiaj plastikowe. Standard. Ale im więcej korali, tym bogatsza. Zawsze na jarmarku się po sznurze kupowało. Pas. Pas. Na lewą strunę i kawałek. My, jak tańczymy w kontuszach i pas wiążemy, to my, żonaci wszyscy, którzy mają dzieci, pralki, lodówki za sobą, pieluchy na twarz, to poprawią. Lekko poprawią żonaci, tak? Ci kawalerzy po lewej. To jest, jestem wolnego stanu. Trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć. Jak tą chustkę tak założysz tutaj i włosy do góry, to już co ci tam za nic? Kiedyś było takie przysłowie, choćby bił, choćby pił, byle był, nie? Ale to niedobre przysłowie. Szkoda wątroby. Skarpety. To jest Beskid Śląski Górale, nie? Buty. Do tego są kierce. I to są akurat kierce nie góralskie, tylko Beskidu Śląskiego. Tylko, że my już dokleiliśmy to na scenę, bo po prostu szybko by się niszczyło. Buty teraz. Buty męskie i buty damskie. Trzewiki i buty skolewane męskie. Cena około 350-400 zł za parę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Kolbrek napisał, że polski lud czerwone do tańca, czarne do roboty. I potem w latach 50. w Polsce komunistycznej produkowano buty i malowano je czerwoną farbą. Bo Kolbrek napisał czerwone do tańca, czarne do roboty. I zespoły taneczne, krakowskie i inne zakładały te czerwone buty. Tylko że, co to jest czerwony kolor? Dla ludzi w tamtym czasie czerwony kolor to był taki, jak ten, proszę ten brązowy, jasnowy, niżej, o ten. To jest czerwony kolor dla ludzi z połowy XIX wieku. To jest czerwony kolor. I takie buty do tańca, a czarne do roboty. Więc po prostu zafałszowanie tego. Po prostu nigdy takich czerwonych, co my myślimy, że czerwony kolor, nigdy takich butów nie było. Były sznurowadła w Łowickiem, tak, ale nie buty. Sznurowadła w jednym regionie tego, nie buty. Tak, że kura czerwona jest, nie? Nie, po prostu tragedia. Jeszcze jedno, no na takie buty to się pracowało. Rok czasu parobek musiał pracować, żeby dostać buty, tak? Więc jak szedł do kościoła, to chodził boso przez cały ten, a przed kościołem. Ja chodziłam tak.
i przed kościołem na rowie zakładanie butów i dopiero do kościoła. Bo szkoda było butów, tak? Na wesele gdzieś tam, dobra, no to butów, bo nie wypada. Dobrze, w tym kartonie to wszystko, ale teraz może trochę o strojach. Może tak bardzo szybko przelecę stroje, żeby jeszcze trochę muzyki, bo nie wiem jak czasu być, ja bez dużo... No, już podążać, już chyba koniec czasu. Tak? Do 8. Do 8. Półtora godziny. Dobrze, to ja tylko tak powiem. To już daj muzykę pan już. Dobrze, dam już muzykę. Ja się, mówiłem, że się rozgadam. No pewnie, za dużo pan mówisz. Dobrze. Jak ciekawie gada, to nie gada. Dobrze. Stroje łowickie, księżacy. Księżacy. To jest wzór sutanny, wzorem była sutanna księdza. No nie wiem jak tam u was jest, ale ja znam takiego, mam w rodzinie jednego, co 30 lat w tej samej kamizelce przechodzi. Więc i to jest tak jak z tymi portkami. Świat się zmienia, on w tych samych portkach będzie chodził. Dlatego chłopaki w tańcach, w strojach łowickich mają cały czas taką samą kolorystykę. Natomiast dziewuchy, i to jest, zobaczcie jak to w lato, 30 stopni i teraz do kościoła, albo tańczcie w tym na scenie, nie? Tak, tak, to jest grube. Proszę obejrzeć. Natomiast kobitki... A to mój strój, ja se ten zamówiłam. Tak. Natomiast kobitki, proszę przytrzymać. No i teraz upał. We Francji mieliśmy dziewuchy mdlały. Naprawdę. Przejście przez miasto i dziewuchy nam mdlały. I zobaczcie, i ta kolorystyka jest różna od tego. Widzicie, dominuje tutaj, więcej zieleni jest. Ale ładne, ładne. I to oznacza, że jak to jest 1850, to jest 20 lat później. 1870-80. Im bliżej pierwszej wojny światowej, tym ciemniejsze kolory. Im bliżej pierwszej wojny światowej. Już pod koniec to same granaty i zieleń ciemnozielona. Już pomarańczu byście nie znaleźli w tych pasach. Nie, nie, ale taka moda była. No po prostu kiecka, tak zwana kiecka łowicka. A jeszcze w połowie lat, w okresie międzywojennym, to dziewuchy sobie skracały za kola. I chodziły takie bombeczki takie. Ale ja myślę, że pokazywanie kolan w Polsce to jeszcze się z charakteru polskiego. To jest zapaska. Tak? Tak? Teraz brało się dziewuchę tak, ona stała grzecznie, nie? Wtedy brało się tak. I wtedy trzeba było wziąć kolanem z tyłu, przepraszam. O Jezus! Bo się boję. Brało się kolanem z tyłu. I trzeba było też docisnąć, nie? Docisnąć. Trzymał jeden tutaj, zawiązać i dopiero wtedy, bo to czasami spada. No. Trzeba było wcięcie mieć. No i teraz się kręć w tym i kobito i tak dalej, nie? No popatrz, but masz odpowiednie na tak. Tak. I do tego ta koszula. Z uściętymi nie ma... A jeszcze niech pani założy. Nie, no, ten wianek. Nie, ale nie ten, tylko inny. Chłopaka z Kaszub. Urka, widziałaś, nie? Już kart inny, tu już nie ma wzorów kwiatowych, takich klasycznych, tylko większa symbolika na męskich strojach. W ogóle Kaszubi są bardzo ubodzy, jeżeli chodzi o hafty. To, co znaleziono gdzieś tam na rzekach, to są średnicowe stroje. Kaszuby nie są wkowane. Po prostu proste strój. To jest strój Beskidu Śląskiego, czyli do tego pasterskiego białego kapelusza. I ten dełniak założony przez cały rok chodzony. To się kiedyś nazywało kutas. Słuchajcie, z tego. To są damskie, jeszcze ani razu na scenie nie były. I to jest kaftan damski, mężatki, strój rzeszowski. I mamy w różnych kolorach te rzeczy, bo tak jak wy siedzicie tutaj, żadna z was nie jest ubrana tak samo. No nie. Więc na scenie też nie powinno być tak samo. No właśnie. Jeżeli wychodzi zespół i wszystkie są ubrane tak samo, to znaczy, że co? Wszystkie skopiowały gust jednej? Faceci co innego. To jest, czyli i jeszcze nie narusona. Tak, nie narusona. Dobrze, będę szedł dalej. Zabieram. To jest strój. Kontusz damski. Teraz szliśmy kontusze. To powiem państwu tak trochę w tajemnicy, że w Polsce nie ma już takich materiałów. Nie ma. Jest trochę podobnych materiałów na użytek kościoła, ale tam są grube motywy, duże motywy są w tych materiałach. I my, żeby, to już wie pani, ma 20 lat, nie? Czy tam 30.
My, żeby uszyć stroje, bo ten jest starym strojem. Natomiast teraz, jak nowe szyliśmy kontusze, to żeby uszyć, to daliśmy zlecenie i kobieta do nas mówi, no proszę próbki materiału takie w hurtowniach. Ja mówię, nie, odpada. Takie w hurtowniach, mówię, nie, odpada. To gdzie my, skąd będziemy ten materiał? Ja mówię, z Turcji, bo to jest na modłę turecką. I po prostu pojechał ktoś z rodziny tej pani na wycieczkę samochodem do Turcji, zapakował w bagażnik kupony materiału i przywiózł te stroje i my dzisiaj tańczymy w tych strojach uszytych. Jeszcze parę lat temu ten materiał był na półkach w sklepach tureckich. Nie? Także ta złota nitka, srebrna nitka. Jeszcze oni to robią, tak, jeszcze produkują.